Zbliża się majówka. Czy masz jakieś majówkowe plany, czy jednak będzie to pod znakiem tańca? Wszystko zależy od tego, co się wydarzy w następnym odcinku. Ale bez względu na to, czy nasza przygoda skończy się w następnym odcinku, czy nie, to ja i tak pracuję w majówkę. Nie ma odpoczynku. Nie ma, no nie ma. Ja nie odpoczywam. Ale odpocznę sobie po czerwcu, mam nadzieję. A masz jakieś takie swoje wspomnienie z najlepszej majówki, z rodziną, z synem? Jakoś tak się składa, że ja chyba każdą majówkę spędziłam w pracy. No może na jednej byłam w Rajgrodzie u mojego przyjaciela kochanego, który zaprosił wielką ekipę i bawiliśmy się świetnie. Teraz też mnie zaprasza, ale chyba niestety nie da się pojechać.